W związku z ofertą publiczną spółki CW Media Spółka Akcyjna zapoznaliśmy się z informacjami udostępnionymi przez spółkę w ramach dokumentacji, w szczególności memorandum informacyjnym oraz pozostałymi materiałami uzupełniającymi. I w ramach tej oferty spółka oferuje 1 000 000 akcji do objęcia po cenie 5,50, zatem kapitał, który chce pozyskać, jest to 5,5 miliona złotych. Planowany kapitał spółka ma przeznaczyć przede wszystkim na budowę kontentu i proces pozyskiwania kolejnych subskrybentów. W ramach segmentu CDA Premium spółka umożliwia dostęp do płatnych treści udostępnianych przez autoryzowanych i zweryfikowanych dystrybutorów filmowych. Jest to segment popularnie nazywany jako SVOD, który jest najdynamiczniej rosnącym segmentem tak zwanego domowego kina w Polsce. Spółka w odpowiedzi na ten dynamiczny wzrost właśnie uruchomiła na początku 2016 roku swoją usługę CDA Premium. W tym czasie, czyli od 1 stycznia 2016, pozyskała ponad 70 tysięcy abonentów, którzy obecnie generują ponad, na podstawie danych za pierwsze półrocze 2017 roku, ponad 75% przychodów. Spółka planuje poza pozyskiwaniem dalszych subskrybentów i dalszych abonentów zwiększanie zasięgu. Obecnie jest to 1/4 polskiego internetu, czyli co czwarte, ponad 25% użytkowników polskiego internetu odwiedza stronę cda.pl. Dodatkowo w ramach środków z emisji, które są planowane do pozyskania, spółka chce uruchomić własny kanał na Smart TV. Jest to jeden z też głównych celów emisyjnych oraz zwiększyć wydatki na obsługę programistyczną w związku z dynamicznym rozwojem portalu oraz właśnie w szczególności tych nowych funkcjonalności dla użytkowników. Inwestorzy zainteresowani nabyciem akcji CDA powinni mieć w szczególności na względzie kwestie związane z rozwojem rynku, tak? To jest to niewątpliwie duża szansa i sposobność do tego, żeby w ramach dynamicznie rozwijającego się sektora VOD skorzystać na tym rynku. W szczególności odniesieniem tutaj może być globalni konkurenci w postaci Netflixa czy też Showmaxa. CDA, jak pokazują dane statystyczne, jest pod względem liczby użytkowników największym portalem poza YouTube'em, który udostępnia materiały filmowe. Z punktu widzenia inwestorskiego, jeśli chodzi o potencjalne zagrożenia, to oczywiście kwestią na pewno tutaj najbardziej nurtującą inwestorów są kwestie prawne. Z informacji uzyskanych od spółki na podstawie badania due diligence, które spółka przeszła przed rozpoczęciem oferty publicznej, spółka posiada stosowne opinie prawne, które potwierdzają prawidłowość funkcjonowania portalu i jego zgodność z obecnymi przepisami prawa.